Badanie generalnie polega na podaniu płynu do jamy macicy. Pierwsza dawka wypełnia macicę, kolejna ma swobodnie przepłynąć je wodami. Uwidaczniamy to w trakcie podawania płynu na USG i od razu możemy zinterpretować, czy wody są drożne, czy też nie. Badanie polecamy pacjentom, kobietom, które kwalifikujemy do zajścia w ciąży w sposób naturalny bądź na drodze inseminacji. Na tym etapie jajowody są niezbędne do tego, żeby doszło do połączenia plemnika z komórką jajową. Jeśli chodzi o samo badanie sono-HSG, zalecamy wykonanie badania w pierwszej fazie cyklu. Dwa warunki generalnie do spełnienia. Po pierwsze, nie może pacjentka krwawić i nie może być w ciąży, stąd ta pierwsza faza. Najlepiej po miesiączce, bo już wtedy nie zaskoczy żadne krwawienie, a przed owulacją i wtedy mamy pewność, że nie ma ciąży.